Witajcie na kanale Projekt Mentor. Ja nazywam się Maria Kruczek, a temat, który przygotowałam na dzisiaj, to skuteczna komunikacja. Dlaczego chcemy się komunikować skutecznie i z kim się chcemy komunikować? Komunikacja jest elementem naszego życia, nieodzownym. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy my i drugi człowiek, będziemy się chcieli albo czasami musieli komunikować. I oczywiście chcemy to robić jak najlepiej po to, żeby osiągać efekty, jakie sobie zaplanowaliśmy, czyli jednym słowem dogadywać się korzystnie z drugą stroną. Jak się to robi, żeby to działało, żeby szło sprawnie i żeby było skutecznie? Przede wszystkim postaraj się kontraktować swojego rozmówcę. Umawiaj się z nim na rzeczy. Rób ustalenia, planuj. Planuj czas waszej rozmowy, planuj tematykę. Wtedy będzie ci łatwiej osiągnąć cel. Możesz też wtedy wybadać, czy druga strona jest na przykład gotowa na podjęcie danego, na przykład trudnego tematu. Może się okazać, że komunikacja na temat trudny tego dnia nie będzie możliwa. Wtedy przynajmniej zaoszczędzisz swój czas. Postaw na topową kulturę osobistą. Ja wcale nie jestem zwolenniczką absolutnego dopasowania się do rozmówcy. Wyobraź sobie taką sytuację, że twój rozmówca jest absolutnym chamem, przeklina i zachowuje się fatalnie. Czy powinieneś się do niego dopasowywać? Wcale nie. Prawdopodobnie tym sposobem mógłby z nim nawiązać troszeczkę szybszą nić porozumienia i to jest fakt. Natomiast prawdopodobnie na samym końcu wcale z tą osobą się nie skomunikujesz prawidłowo. Co możesz tutaj zrobić? Postaraj się maksymalnie, elokwentnie wypowiadać. Nie używać przekleństw. Używać jak największej kultury osobistej, pokazywać ją. Prawdopodobnie wtedy twój rozmówca będzie zachwycony twoją postawą i może aspirować do tego, żeby stać się trochę podobny do ciebie. Wtedy będzie cię bardziej lubił, będzie cię trochę bardziej podziwiał i możesz osiągnąć swój cel. Staraj się modulować swoim głosem. Zmieniaj głos, nadawaj mu barwę, mów wyraźnie. Unikaj mamrotania, mówienia niewyraźnego. To sprawia dyskomfort drugiej osobie. Będzie prawdopodobnie chciała dopytywać. Mów wyraźnie. Używaj gestykulacji. Ona twoim słowom nadaje jeszcze większego wyrazu. Nie bój się tego. Nie mów cicho. Nie mów leżąc. Wtedy nie będzie cię słychać, bo będziesz naciskać sobie prawdopodobnie na szyję. Nie mów leżąc, zwłaszcza kiedy masz do powiedzenia coś bardzo ważnego. Dalej, patrz w oczy rozmówcy. Nie miej innych rozrywek albo rozpraszaczy. Twoja komunikacja wtedy nie zadziała. W momencie, kiedy jesteś umówiony ze swoim rozmówcą, poświęć jemu 100% swojej uwagi. Wtedy będziesz skuteczny. Postaraj się nie przerywać. To jest oczywiście, wiadomo, dość niegrzeczne, żeby wchodzić komuś w słowo. Oczywiście bywają takie sytuacje, że ktoś mówi bardzo dużo i po prostu trzeba przerwać, ponieważ w innym wypadku będziesz świadkiem monologu. Jak to zrobić z klasą? Postaraj się wykonać gest ciałem, który wskazuje na to, że chciałbyś przerwać czyjś wywód. To może być nawet takie delikatne uniesienie dłoni. To nie musi być jak zgłaszanie się do odpowiedzi w szkole, ale może być nawet taki lekki gest rękami, może być lekkie poruszenie ramionami albo po prostu otwarcie ust. Prawdopodobnie to skutecznie zadziała na twojego rozmówcę i po prostu przerwie, dopuści cię do słowa. Dalej, postaraj się parafrazować swojego rozmówcę. Co to znaczy parafraza? To znaczy powiedzenie tego, co powiedział twój rozmówca, ale twoimi własnymi słowami. Po co się to robi? Po to, żeby upewnić się, czy na pewno dobrze zrozumiałeś drugą stronę. Bardzo często wydarza się tak, że ktoś coś powiedział i miał coś na myśli, ale ty mogłeś zrozumieć to po prostu inaczej.
parafrazuj, upewniaj się, że mówicie wspólnym językiem. Te 5 prostych wskazówek może sprawić, że Twoja komunikacja z całym światem będzie naprawdę przyjemna, skuteczna, a Ty będziesz osiągał zamierzone cele. Spróbuj to zastosować i w życiu zawodowym, i w życiu prywatnym. Trzymam kciuki. Powodzenia!